koniec 2021 roku, czyli ubiegłego, ze względu na pandemię koronawirusa i w trosce o zdrowie uczestników, Stowarzyszenie Skarpa nie zorganizowało tradycyjnego kolędowania ze skarpą, które w ostatnich latach regularnie odbywało się drugiego dnia świąt. Nie oznacza to jednak, że w okołoświątecznym okresie zabrakło kolęd. Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek zorganizowało koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Oprócz tego, oprócz kolęd i pastorałek, które się pojawią w przyszłym koncercie, pojawią się w jego trakcie również piosenki zupełnie współczesne. Piosenki, które gdzieś z współczesnego świata zawędrowały w kierunku Bożego Narodzenia. Niektóre mówią o takim zatrzymaniu się w czasie, o zatrzymaniu się nad sobą, o pomyśleniu o sobie, o tym, kim jesteśmy. Koncert połączono z akcją Bombkowa Pomoc, czyli zbiórką pieniędzy dla Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim. Podczas koncertu zorganizowanego w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim można było wrzucić datek do specjalnie przygotowanej puszki, w ten sposób wspierając podopiecznych z domu dziecka. Dzisiaj też będziemy podróżowali muzycznie z zespołami, które są zupełnie od siebie różne, a które na co dzień pracują w naszym zamku. Na scenie pojawiły się zespoły związane z Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek. Jako pierwszy na scenie wystąpił zespół Na Dodrze. Po nich na scenie zaprezentował się zespół Zapchaj Dziura, bardzo ciekawa nazwa. Jako trzeci wystąpił najmłodszy z zespołów Queens. Tegoroczny koncert zakończył zespół Drugi Peron. Witaj Jezu nas zjawiony, witaj pokróć narodzony, raz o zawsze w wieku wiekiem, a teraz z łatwim człowiekiem, raz o zawsze w wieku wiekiem, a teraz z łatwim człowiekiem. Po serwisie zapraszamy na retransmisję tegorocznego koncertu kolęd.